Dobra. Działa. Udało się połączyć w końcu. Niestety bez internetu. Google nie chciało znaleźć Piniowa. I zobaczymy teraz Piniów. O, jaki chłodek fajny. Dobra. A tu jest... ale to jest betonka. O, to nie wjadę. I jeszcze zamknięte. Nie da rady. Troszkę się wychłodzę, nie przygrzało chwilę, mimo że w cieniu, ale jednak pod kaskiem jest cieplutko. Tutaj lekko w lewo. Pokiereszowane mam teraz te hasła. Ktoś się mi próbuje włamać na konto już od chyba miesiąca, po kilka razy dziennie, więc się już z tymi hasłami zaczynam gubić. Niestety zaczyna mi brakować pomysłów. Jak to dziwnie prowadzi. Albo ja źle popatrzyłem. Nie no, za 4 km. Dobra. Oznaczeń nie ma żadnych. Gdzie ja jestem? Jakich znaków drogowych? Chociaż u nas nie jest tak tragicznie jeszcze. W porównaniu na przykład do Świętokrzyskiego. Znaczy Świętokrzyskim, no może tragicznie nie jest, ale... Byłem ostatnio w Szczucinie i w Pacanowie. To no, szału nie ma. W porównaniu do Wrocławia, w którym też byłem 2 dni, ostatni weekend. I udało mi się pyknąć 1200 km w ciągu 2 dni. Znaczenie, powiedzmy tutaj Świętokrzyskie, porównanie Wrocław jest niebo a ziemia. Na plus dla Wrocławia. Ale. Wychodzi tutaj. Nie tutaj. Co ona mnie to prowadzi? No tutaj za torami. Poręby furmańskie. No tutaj właśnie. Grębów. W Pacanowie jest fajne centrum bajki. Sam raz dla dzieci. Dzieciaki mają radochę. Tutaj jakieś pokolejarskie. A z kolei w Szczucinie byłem w Muzeum Drogownictwa. Jest otwarte od 7 do 15 na tygodniu. Podobno na weekendach można oglądać też. Nie jest to w ogóle płatne, jest to za darmo. Chodzi się po prostu na plac, gdzie stoi masę dawnych, takich zabytkowych maszyn budowlanych. W sensie walce, nie walce, różne jakieś sprężarki, spycharki i tym podobne wynalazki. Mojemu synowi podobało się bardzo. Jest jeszcze część taka muzealna wewnątrz budynku, ale niestety ze względu na to, co się dzieje... O, jaki fajny budyneczek. Jest to zamknięte i nie da się tego zwiedzać. Dodatkowo jest most na zewnątrz, na który też można wejść. Ale... Co tutaj mamy? No, niewiele z tego zostało. To tak, jakby ktoś już kupił i kosił. Dobra. Więc Szczucin polecam. Pacanów też dla dzieci. Jest to
zaglądać. Jest fajne to Muzeum Bajki. Jest problem z parkowaniem jedynie, bo no nie przewidzieli aż takiej ilości ludzi przyjeżdżających. No i trochę śmieszne i kuriozalne jest to, że w okresie wakacyjnym jest obok restauracja bajkowa, która jest zamknięta na czas remontu. Dziwne. I jakaś tam w rynku jest jedynie majtka otwarta, gdzie można coś sobie zjeść. Niestety ktoś nie pomyślał, że w okresie wakacyjnym tu dzieci będzie przyjeżdżać. Zresztą myślę, że wycieczki przyjeżdżają tam do Pacanowa. Również w roku szkolnym, ale no, na wakacjach też jest nawał. Z kolei we Wrocławiu pootwierane wszystko, co tylko może być pootwierane. Byłem na weekendzie, więc no wiadomo, czy sklepy spożywcze, część i tak była zamknięta. No ale jest co tam oglądać. Byłem kilka razy we Wrocławiu, byłem kilka razy w zoo. A teraz byliśmy, a tu mi każe się zawrócić. Dobra, nie będziemy na razie słuchać. Pojechaliśmy tylko ze względu na to nowo otwarte Afrykanarium. I powiem, fajnie jest. Jest fajnie. Warto pojechać. Jest to oglądać. Kolejki są olbrzymie, więc trzeba być samego rana. Trzeba sobie najlepiej kupić bilet online, bo kolejki do kas są potężne, ale w środku jest super. Reszta jest delikatnie pozmieniona w stosunku do tego, co tam było kilka lat temu, ale warto pojechać, no bo to drugie największe zoo w Polsce. Na przykład w porównaniu z zoo zamojskim, no to niestety zoo zamojskie wygląda bardzo blado. Na tyle zoo we Wrocławiu. Jest fajne to Afrykanarium, jest fajne Madagaskar, jest motylarnia. Także nam zeszło 7,5 godziny i obejrzeliśmy jakieś 90%. Można sobie na terenie zjeść obiad tego Afrykanarium, więc no troszkę czas się wydłużył, ale trudno być 8 godzin prawie że bez jedzenia i picia. Jest teraz we Wrocławiu fajna otwarta kolejka taka linowa nad Odrą, która się nazywa Polinka. Z tego co się dowiedziałem, chyba z Politechniki wpadli na taki pomysł właśnie wrocławskiej, żeby sobie nie śmigać naokoło, więc mają taki skrót jakby nad Odrą. Stąd nazwa Polinka, tak sobie gminie, no bo jest to od Politechniki i że Polince. Przejazd trwa dosłownie 2-3 minuty, ale fajne. Mój syn się chciał przejechać jeszcze raz, tam z powrotem. Ale niestety trafiliśmy na dezynfekcję i musielibyśmy następne 30 minut czekać, żeby sobie wrócić na drugi brzeg. Można popływać sobie po Odrze. No, środeczkiem bardziej się nie dało. Jest tych statków do wyboru multum. Także jest co robić, jest w pobliżu taki fajny miejscowości, już nie pamiętam, zamek na wodzie, niestety w środku nie zobaczyliśmy, on jest z XIII wieku bodajże, w środku go nie zobaczyliśmy, bo ktoś go wynajął na imprezę, niestety, no ale na zewnątrz park fajnie je, można pooglądać, także powiedzmy, że 2 dni, 1200 km po Wrocławiu, więc było co robić. Dobrze, że weekend, więc były mniejsze korki. A to co to są za budowle? Ktoś to wybudował, dziwną jakąś taką konstrukcję. I teraz chce sprzedać. Coś a la szeregówki.
Więc no, jest we Wrocławiu co robić, jest co oglądać i myślę, że tam przez 2 tygodnie Wrocław i okolice to byłoby co zwiedzać. No ale niestety urlopu miałem tylko kilka dni. I tyle dało radę. Ale mimo wszystko fajnie. Dojazd jest nawet spoko w tę stronę od nas autostradą, z powrotem również, z tym, że niestety w okolicach Śląska się zaczynają korki, już tam za Katowicami. Do Krakowa, Katowic jeszcze jako tako można dojechać, natomiast za Katowicami, tam już Krapkowice, tamte strony, o. No nie ma szału, najgorzej jest na tych płatnych odcinkach, które są wiecznie w remoncie. Ja tego nie rozumiem, bo Kraków-Katowice kosztuje 20 zł, to jest raptem 61 km i 50% tego odcinka jest non-stop w remoncie. Kiedy by nie jechał, jest w remoncie, jest w remoncie. Za co płacę? Nie wiem. Prędkość 60 na godzinę, ograniczenie na autostradzie, no toż nóż się w kieszeni otwiera. Następny odcinek, tutaj już jest od Krapkowice, tamte strony też jest prawo. Też jest w remoncie, tylko że tamten odcinek jest dłuższy. Jest dłuższy i... Aha, to takie pętelkę. Jest dłuższy, ale kosztuje 16,20. No ale też spora część jest w remoncie. Dodatkowo na powrocie trafiłem na mały koreczek. Przejechanie 6 km zajęło mi godzinę na autostradzie, za którą trzeba płacić. Więc no, jest to delikatną porażką. Także odcinki bezpłatne tutaj od Rzeszowa do Krakowa pięknie, leci się asfalt równiutki, można sobie ładnie nadgonić. Jak się tylko zaczynają odcinki płatne, zaczynają się schody. No, więc biznes się zgadza. Ludziom niekoniecznie, trochę się ludzie denerwują. Słyszałem o przypadku, że gość podał ich za ten właśnie odcinek Kraków-Katowice do sądu. Sprawa trwała chyba 2 czy 3 lata i nie wiem, czy coś wygrał, czy coś ugrał, ale no jest to lekko irytujące. Bo autostrada jest od tego, żeby na nią wskoczyć i jechać sobie bezproblemowo, a nie żeby co parę kilometrów mieć zwężkę do jednego pasa i ograniczenie do 60 km na godzinę. Ale cóż, może kiedyś się uda nadrobić zaległości pokomunistyczne w naszym kraju i wróci to do normy. Wracając do Wrocławia, miasto świetne, asfalty niekoniecznie. Masę miejsc jest takie, gdzie jest połączenie kostki brukowej z asfaltem, więc potrafi wyprzęść. Ceny nieruchomości tak mniej więcej razy dwa w stosunku do naszego Podkarpacia. Nawet i lepiej według mnie. Oznaczenie. No po Wrocławiu wiadomo, jak to po takim dość dużym mieście. Jeździ się ciężko, ale na skrzyżowaniach, na jakichś rozjazdach są znaki, kierunki, gdzie trzeba jechać. Więc no, średnio zorientowany połapie się tam nawet bez nawigacji. Jest oznaczenie nawet na osiedlach, które gdzie kierunek ZOO i tym podobne również są oznaczone, więc no jakoś to jest przemyślane, zrobione w porównaniu do na przykład Bałtowa, gdzie byłem chyba 2-3 lata temu. Piękny
Wiosennym Parku Jurajskim, gdzie dotarcie do Bałtowa, mimo że tam byłem kilkukrotnie, zajęło mi chyba półtorej godziny dłużej niż normalnie, bo były jakieś rozkopy, objazdy, objazd do objazdu, nie było nic opisane, nie było nic oznaczone, bo był kierunek, objazd i to wszystko, ale objazd czego, objazd dokąd, no to ludzie błądzili, denerwowali się, no i niestety tak to wygląda. Nie wiem, jak takie objazdy wyglądają tam, w Wrocławiu, bo nie trafiłem, ale no jest to jakoś ładnie, w miarę opisane. No ale podejrzewam, musi, bo duże miasto sądzi się swoimi prawami. Gdybym mieszkał w takim mieście, nie wiem. Prawdopodobnie tak. Ale gdzieś na obrzeżach. Albo w jakimś fajnym centrum. Także podejrzewam, że w centrum tam ceny nieruchomości to jest kosmos. Daje takie miasto duże możliwości zarobkowe. Łatwiej znaleźć pracę. Według mnie. Wystarczy, no tak jak było parę takich stoisk, powiedzmy przy zoo, gdzie dziewczyna stała i sprzedawała magnesiki. I te same magnesiki na terenie zoo kosztowały 10 zł, a u tej dziewczyny 5 zł. Więc pewnie wyrób Made in China za 10 groszy. Przebitka jest. Zarobić można. Turystów multum. Każdy coś tam kupi. Jedyny minus takiego dużego miasta, no to jest właśnie brak miejsc parkingowych. Bo nawet z miejscami płatnymi jest problem. Tam przy zoo jest parking płatny przy hali stulecia i parking ma około 5